kości zabawi. Tej kolęda, kolęda. Chodzimy sobie starym zwyczajem, sąka z herodem i obyczajem. A co sobie zarobimy, to na wódkę obróci. Tej kolęda, kolęda. A co sobie zarobimy, to na wódkę obróci. Tej kolęda, rozgłaszali, że tu wcale nie śpiewali. Hej, kolęda, kolęda, bo będziemy rozgłaszali, że tu wcale nie śpiewali. Hej, kolęda, kolęda. Kolęda, chwalono zalety gospodarza, że ma piękną żonę, nawet jak miał brzydką, że ma mądrą córkę, nawet jak miał głupią i że jest gospodarny, choć czasami w ogóle nie był. Ale od tej wazeliny zależała ta kolęda i te wszystkie szczodroki, które kolędnicy w domach dostawali. Lira korbowa, wzór średniowieczny, z XIII wieku lira skrzynkowa, nazywa się symfonia, a napędzana jest mechanicznym smyczkiem, czyli kołem, bo to jest instrument smyczkowy, a gra się na prawdziwych jelitach baranich. Struny są zrobione ręcznie, skręcone z jelit baranich. No i tutaj można zobaczyć na przekroju. Oczywiście po kolędowaniu zapraszam, będzie można instrumenty obejrzeć i pokręcić korbą i sobie zagrać, jak ktoś ma ochotę, także zapraszamy serdecznie. Zazwyczaj wszędzie odwiedzamy po kolędzie sąsiad sąsiada miłego, Pana Chrysta zrodzonego, z Panny Przeczystej. Sąsiad sąsiada miłego, Pana Chrysta zrodzonego, z Panny Przeczystej. Panna, ślicznaś jak lelia ranna, Tobie kolądkę największą, Twą patronkę przenajświętszą ofiarujemy. Tobie kolądkę największą, Twą patronkę przenajświętszą ofiarujemy.
Matka Pani i Pan Jezus Ci z nieba dany. Tobie kolądkę największą, tą patronkę przenajświętszą ofiarujemy. Tobie kolądkę największą, tą patronkę przenajświętszą ofiarujemy. Gospodarzu Szczodry Panie, to my to nazywamy westernem. Bluegrass. A nasz kolega z Anglii, który grał z nami niedawno w Radio Rzeszów, nazwał to bluegrass. Także bardzo mu się podobał ten styl, a to jest podkarpacka kolęda. Na dwa chóry, może panowie i panie, i zobaczymy, kto głośniej zaśpiewa. Panie ze mną, zaczynamy my, a później panowie. Maćkiem. Że porodziła Maryja syna, że porodziła.
że powodzi. Niech się wam wiedzie, wstajliwo Boże, tyle nie zabrakło chleba w komorze, tyle nie zabrakło chleba w komorze. Ty się w tym roku Kasia wydała, Kasia wydała, by se ładnego chłopca dostała, by se ładnego chłopca dostała. By się w tym roku Jasio ożenił, żeby se lepsze życie odmienił, żeby se lepsze życie odmienił. Czego wszystkim Kasiom, Jasiom i innym życzymy oczywiście. Pole, pasterze, że zeszli. Jest to kolęda, która ma wiele wariantów. My znamy bardzo dużo melodii, które są bardzo melodiami takimi ciemnymi, smutnymi, powolnymi. Natomiast tu się okazuje, że Kotula znalazł taką bardzo taneczną melodię i właśnie do tych tańców chciałam nawiązać. Ponieważ jest tu trochę miejsca z przodu, to proszę się nie krępować, jak ktoś ma ochotę sobie zatańczyć, ponieważ wiele kolęd posiada melodię z tańców. Przecież te melodie można znaleźć w różnych pieśniach na cały rok, a szczególnie w kolędach one mają świetny taki wydźwięk, bo jest w nich dużo radości, dużo humoru, także jakby ktoś chciał, to tutaj myślę, że starczy miejsca. Można nawet jakiś korowodzik mały zrobić. Świętej. Tak wolniej, nie do tańca. Tak wolniej, tak. Teraz tak spokojnie, ale dlaczego? Nabożnie. Nabożnie, tak. To już jest kolęda taka bardziej nabożna. A rodzajów kolęd jest bardzo dużo, bo my to dzielimy zwykle tak kolędy i pastorałki, prawda? A tu się okazuje, że mamy kolędy kościelne, które typowo nadają się do świątyni, czy grane na mszy, czy w ogóle w kościele. Ale są kolędy gospodarskie. Większość z tych kolęd to są właśnie takie kolędy. Cała rzecz toczy się wokół domu. Wokół zapiecka, wokół kuchni. Kuchnia to jest cudowne miejsce, prawda? W kuchni się wszyscy zbierają, w kuchni jedzą, rozmawiają. Kuchnia jest miejscem kreatywnym. Tak kiedyś było też w chałupie. Jak była izba i kuchnia, to wszyscy siedzieli w tej kuchni, bo tam było ciepło. Ten zapiecek dawał poczucie bezpieczeństwa. Stąd ten nasz tytuł U Kotuli na zapiecku. I staramy się, żeby to wszystko się właśnie wokół tej kuchni toczyło. A propos jeszcze tych właśnie kolęd, rodzajów, no to jeszcze są kolędy życzące i złorzeczące, też są takie, gdzie tam sobie źle życzą, żeby tam stokłosa w polu wyrosła i tym podobne. Kolędy bałamuty, kolędy baciarskie, dziadowskie, to już jest taki
że tak powiem, rodzaj kolęd. O tych bałamutach za chwilę wam opowiem. A teraz Bóg w Trójcy Świętej, tak na spokojnie, pięknie, lirycznie. Ręka boli, tak? To a propos tych bałamutów. Bałamuty to były bardzo rubaszne kolędy, których teksty powstawały wtedy, kiedy skończył się już ten repertuar kolęd, na przykład po Wigilii, do pasterki było dużo czasu, flaszeczka na stół, fantazja ponosiła i do melodii, które przyszły do głowy, pisano nowe teksty. Zawsze było zabarwienie oczywiście biblijne,
na przykład wesele w Kanie Galilejskiej. W jednym bałamucie nawet Judasz namawiał Pana Jezusa, żeby wino w gorzołkę zmienił. I z tymi bałamutami jest tak, że to są nasze podkarpackie perełki. Jest ich bardzo wiele, ale niestety, jeśli ktoś podaje cały tekst, to prosi, żeby nie podpisywać go z imienia i nazwiska. A jeśli się podpisał imieniem i nazwiskiem, to nie podał całego tekstu. Bo te teksty są takie, że po prostu... jest taki odpuszczenia bałamut, grzechów później mógłby nie dostać. Tak, odpuszczenia grzechów. Był bałamut też taki, który śpiewany w okresie Bożego Narodzenia właśnie o dwóch dziadach, co to szli drogą, nie mieli na gorzałę, więc jeden udawał trupa, a drugi zatrzymał bogatego pana. No i ten, na ten pogrzeb bidaka tego zbierał, nie? Pan się zlitował, dał pieniądze, ale jak odjeżdżał, woźnica się odwrócił i zobaczył, że ten trup wstał. No i batem dostali, wiadomo, można sobie wyobrazić, co się działo dalej. Także mamy takie kolędy tu na Podkarpaciu, to są piękne rzeczy, naprawdę bardzo ciekawe. Jeśli chodzi jeszcze o rodzaje kolęd, no to myślę, że każdy z nas może coś od siebie dodać. Kolędy aktualizowane, czyli takie pisane specjalnie teksty na daną okazję, na przykład przychodzi koło gospodyń wiejskich do dyrektora Domu Kultury i śpiewa dyrektorowi Domu Kultury. Same miłe rzeczy oczywiście, to są tak zwane kolędy aktualizowane, czyli one jakby cały czas ewoluują. Przez te lata zmieniają się teksty, przychodzą nowe zwrotki, czasami one już mają tych zwrotek kilkadziesiąt. Z raju pięknego miasta podzielimy się znowu na dwa chóry. Po dwie zwroteczki, panie, po dwie panowie, a między tym instrumentalna przygryweczka dla tych, którzy chcieliby zatańczyć. Tym razem na dwa. Jakby nie wiedzieli, kiedy skończyć. Eilelia. Kolęda dla panien, śpiewana przez kawalerów. To panowie tutaj możecie się nauczyć i potem swoim paniom i pannom po prostu zaśpiewać. To żadna się nie oprze. A, to teraz sobie pokręcę ja. To za
zanim Maciek zapnie się na ten pasek, to tutaj powiem jeszcze o tym instrumencie. Fidel klawiszowa. Instrument smyczkowo-klawiszowy, wiek XIV, dobrze pamiętam. Z obrazu też właśnie inspiracja została wzięta. Bardzo pięknie brzmi, też będzie można sobie spróbować po koncercie. Też oczywiście z pracowni Lucjana. Dobrze jest? Dobry wieczór, dziewczę, jak ci się powodzi? Ej, Lelia, ej, Lelia, my ci przypomnimy twe szczęśliwe chwile. Ej, Lelia, któreś przechodziła w młodocianym wieku. Ej, Lelia, teraz twe serduszko bardzo zasmucone. Ej, Lelia, bo samo zostało z drugiem rozłączone. Ej, Lelia, jeżeli się z nami rozumniało obejdziesz. Ej, Lelia, to twój najmilejszy pod łokienko przyjdzie. Ej, Lelia, patrz dziewczę w łokienko, coś się tam jaśnieje. Ej, Lelia, to twój najmilejszy polski orzeł leci. Ej, Lelia, wyjdź dziewczę do niego, przyprowadź tu jego. Ej, Lelia, niech się nie turboje, z nami potańcuje. Ej, Lelia, dej mu dziewczę słowo, że po nowym roku. Ej, Lelia, może iść po społu przy twym prawym boku. Ej, Lelia. Pójdziemy, bracia, w drogę z wieczora. Bardzo charakterystyczna kolęda, która zawsze opowiada o przygodach kolędników. Ten zapomniał gaci, ten butów, ten wpadł w przeręble, ten sobie coś tam przypalił na piecu. Przeróżne są teksty, pewnie w większości prawdziwe. Zapraszam do wspólnego śpiewania cały czas. Spróbujcie mnie przekrzyczeć. O, zróbmy sobie taki konkurs. My to słowo słyszymy w ogóle. Nie wiem, czy tam nikt nie śpiewa naprawdę? No teraz już myślę, że będą zawody. Pójdziemy, bracia, w drogę z wieczora.
Szczodroki, Chodoki, moja ukochana kolęda z tego zestawu. Jak ją zobaczyłam, a korzystałam z Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, z pracy naukowej, która jedna część tej pracy poświęcona właśnie jest kolędom z Rzeszowszczyzny, z zapisów Franciszka Kotuli. Pani Jolanta Pękacz opracowała ten tom, zrobiła transkrypcję, także, że bardzo piękne i jest multum kolęd, no strasznie ciężko wybrać jest po prostu z takiego ogromu, z takiego bogactwa. I te szczodroki były zapamiętane przez informatorkę tylko jedna zwrotka. Ale tak mi się spodobała ta jedna zwrotka, że postanowiłam dopisać resztę. Takie praktyki miały miejsce zawsze, że dopisywało się kolejne zwrotki. Często w kolędach pojawiali się też ludzie, którzy naprawdę gdzieś tam żyli. Jedni bardzo pozytywnie, bo byli lubiani, inni zaleźli za skórę sąsiadom. Kiedyś w takiej kolędzie było o tym, jak szewc przyszedł do szopki i wszyscy rzemieślnicy zostali wpuszczeni, ale jemu Józef kazał z szopki wyjść, bo śmierdzi dziegciem. Co więcej, jeszcze z kija i z fuzyjem mu pogroził. Także to już w ogóle straszne rzeczy. Nie, może ten szewc gdzieś tam w tej wsi po prostu był taki, a nie inny i tak został uwieczniony. A tutaj kolęda bardzo rozwojowa. To znaczy można do niej dopisywać dalsze zwrotki, do czego bardzo zachęcam. Jeśli by państwo napisali takie zwrotki, nasza strona www.voxangeli.pl, można skorzystać tam z formularza i wysłać nam te zwrotki, a my je dołączymy i za rok będzie ich więcej. Na razie mamy tylko 7. A myślę, że no tak, właśnie tak. iPhony. Tak, ja mówię myśleliśmy. O iPhonach, ale my tekstów jeszcze nie mamy, to nie wiemy o co chodzi z tymi iPhonami. Myślę, że można by właśnie jakieś takie współczesne nawet dary, no bo kolędnicy w zasadzie jak przyjdą, to mogą i iPhona chcieć teraz. Kurczę, no to jest problem. Na szczodrokach typu bułeczki, czy jakieś tam proziaki i talary, to się może nie skończyć. Na paliwo nam daj. Na paliwo nam, też dobre, oczywiście. Dlatego mówię, tutaj można puścić wodze fantazji, do czego zachęcam, a teraz szczodroki. To na paliwo, to może Wojtek zaśpiewa na paliwo teraz. Szczodroki, Chodoki. Pani pięknie.
pani, piękna pani, na paliwo daj. O, dobra. Panowie, gramy. O, dobra. Tak, Lucjan, czestuj tam coś. Nadziei nie traćcie, nadziei nie traćcie. Zostańcie nam zdrowy, gospodarzu Panie, a nie cieszę się w Twoim domku, nic złego nie stanie, nic złego nie stanie, a nie cieszę się w Twoim domku, nic złego nie stanie. Bądźcie zdrowi, już idziemy. Bądźcie zdrowi, już idziemy. Za kolędę dziękujemy. Przez narodzenie Chrystusa będzie w niebie wasza dusza królowała. Przez narodzenie Chrystusa będzie w niebie wasza dusza królowała. Przez narodzenie Jezusa
stałe dal. Hej, kolęda! Za rok znowu to wrócimy. Pięknie wszystkich pozdrowimy. Będziemy śpiewali wszędzie o tej wesołej kolędzie. Hej, kolęda! Będziemy śpiewali wszędzie o tej wesołej kolędzie. Hej, kolęda! Tak jak obiecałam, kolęda aktualizowana na melodię Hej w dzień narodzenia. Tutaj jest tam ta końcówka Hej kolęda, kolęda, to proszę mi pomóc. Ja natomiast przedstawię zespół. Może od Wojtka zacznę. Dzisiaj Wojtek na pierwszy ogień pójdzie. Tonację poproszę taką ludzką. Chciała se chłopa rychtować, a nawet nie umisz żuru gotować. Można po nim treptać, bo się nie da heptać. Hej kolęda, kolęda! I nasza publiczność, naszej publiczności pięknie dziękujemy. Szczęścia, zdrowia wszystkim dzisiaj winszujemy. Za rok z tą kolędą do was przyjedziemy. Hej kolęda! Intensywnie nad naszymi organizatorami, ponieważ nie odważyłam się napisać zwrotki o panu dyrektorze. Myślę, że jak się bliżej poznamy, to się odważę. Myślę. Organizatorzy się napracowali i piękną imprezę nam tu zgotowali. Za to poświęcenie pięknie dziękujemy. Hej, kolęda! Dobrze. Dobrze, musimy się kolęda nastroić do tego. Kolęda dla panien w tym ogrodzie, w tym zielonym. Z Gorliczyny dokładnie pochodzi ta kolęda. Moment. Musimy se podstroić tutaj, bo to jest o. Kochaneczek,
Świetnie. Świetnie. No. A ten instrument, na którym Maciek gra, jest to rodzaj citoli, wzór z XIII wieku z Cantigas de Santa Maria. Proszę? To nie jest ukulele. To nie jest ukulele, tak. Już kiedyś było tak, że ktoś myślał, świetnie, że to takie dziwne ukulele. Nie, to jest citola, instrument szarpany, XIII-wieczny wzór.